Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. To ja, Adam Razik. Witam. Jesteście na kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że będzie trochę mniej może malowania. Jak widzicie, tutaj na sztaludze w tle wisi obraz abstrakcyjny, który tam już wcześniej zacząłem malować. Tutaj też na troszeczkę ostatnio dołożyłem do niego metalu, do tego wszak metalu. Natomiast dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tych zmianach, o tym, że robimy to, zaczynamy zmieniać swoje życie. Ja bym wraz ze mną chciałbym, żeby, jeżeli Was to interesuje, a wiem, że tak, bo niektóre osoby mi pisały o tym, to będę o tym mówił, będę Wam próbował Was zarażać takim pozytywnym myśleniem i pozytywnymi zmianami w swoim życiu, żeby po prostu robić w życiu to, co się kocha, co się lubi i to, co sprawia radość, bo to jedynie, to jest najważniejsze, to jest sednem i sensem życia. I to, że robimy w życiu to, co właśnie kochamy, to sprawia, że to życie jest fajne i rozkoszujemy się tą codziennością, tak jak to mówię w tych moich, w jednym z tych moich ulubionych cytatów, gdzieś tam na moich stronach, czy tam na Facebooku. Słuchajcie, tu będę malował, coś tam na razie będę próbował, wezmę czarną farbę, chcę tutaj. Jak każdy obraz, czy to będzie abstrakcyjny, czy jakiś realistyczny, czy to będzie portret, nazwa, natura, cokolwiek, to tam muszą być jakieś konkrety. Nawet jeżeli chodzi o abstrakcję, no to też, może to będą jakieś formy niezidentyfikowane, jakaś, może to nam się coś z czymś kojarzyć, jakimiś realiami, nie wiem, kosmicznymi, wszechświatem, jakimś kosmosem, czymś tam, ale czy w ogóle jakimiś tylko formami geometrycznymi, nieokreślonymi, to musi mieć jakiś. Tak jak w naturze, nie wiem, jabłko to jest światło, cień buduje bryłę, to jest jakaś bryła, tak, tej prawie kuli, tam, czy takiej zniekształconej kuli, czy tam, no nie wiem, wazon to ma taki kształt, a nie inny, czy cokolwiek innego, no to tak samo tu musi być. Jeżeli nawet jest to jakaś tam, nie wiadomo co to jest, to też należałoby jakoś dostosować do tego taki sposób opowiadania, tą plamą malarską, tym światłocieniem, kontrastem i jasnościami, tymi zależnościami, zestawieniami barwnymi, żeby to sprawiało wrażenie jakiegoś tam, czy braku przypadkowości. O, to jest najistotniejsze. Teraz sobie po prostu tak wiele obrazów moich powstało, że po prostu, znaczy może nie wiem, przesadziłem z tych wiele, no ale ostatnio taki eksperyment robiłem, że nakładałem sobie farbę, szczególnie przy obrazach abstrakcyjnych. Spróbujcie, to może to też Wam u Was zadziała. Nakładałem sobie farbę, tak jak tam w duszy grało, tak jak mi tam podpowiadała intuicja. Plamy, tak jak na przykład tutaj teraz widzicie, tak? I jest jakaś kompozycja barwna, tak? Tu jest zieleń, tu jest czerwony, tutaj jakieś tam te pozłocenia, coś tam, co się tu dzieje. I później, kiedy zacząłem opowiadać, tak rysując pędzelkę, na początku w tych moich początkowych filmikach, tam dużo było takich tego rodzaju działań. I zaczynam sobie to tak miejsce koło miejsca, biorę pędzelek, troszeczkę go tam łamię tą czerni jakimś tam na przykład ultramaryną, jakimś niebieskim, czy w zależności od tego, o, na czym tutaj jest. Teraz na czerwieni to właśnie tej niebieskości jakiś taki prawie fiolet zrobię ciemny. I w ten sposób jak te plamki sobie zaczynam opisywać, kiedy zacznę to malować dalej, kiedy jak gdyby zagęszczać tym rysunkiem, to nagle okaże się, że tutaj coś fajnego, jakiś fajny kształt zauważę w tym i coś tam podciągnę, tutaj dodam jakiegoś światła cienia i coś fajnego się tam wydarzy. Dlatego taką rzeczywistość abstrakcyjną, czy brak rzeczywistości, ale w tej abstrakcji, buduję poprzez właśnie takie dzieła. Dobra, to żeby tak krótko powiedzieć to, żeby o czym, co tu robię na Waszych oczach, na tym obrazku, natomiast teraz o zmianach w życiu. Słuchajcie, wszystko co w naszym życiu, to powoduje nami myśl i emocja, uczucie. Wszystko co jest wszystko to co na zewnątrz, to ma początek i swój początek w tobie, wewnątrz. Czyli to, jak teraz żyjesz, czy masz pieniądze, jesteś szczęśliwy, czy otaczasz się przyjaznymi ci i miłymi ludźmi, jesteś w związku, o którym marzyłeś, o którego pragnąłeś, to wszystko jest wynikiem twoich myśli i emocji, w których byłeś
wcześniej, tak jak poprzednio w przeszłości i którymi żyjesz teraz. Nic na świecie, to jest prawo tak samo ważne i tak samo działające jak prawo przyciągania, jak prawo grawitacji, prawo tam elektromagnetyzmu, te prawa fizyki, które sprawiają. I to niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, to grawitacja działa, prawo elektromagnetyzmu też działa. Po prostu te wszystkie prawa fizyki działają i ty, niezależnie od tego, czy ty w to wierzysz właśnie, czy nie wierzysz, czy tam działasz w ten sposób, że wiesz, że to działa, takie prawo przyciągania, będziesz robił wszystko, żeby czy nie, to i tak będziesz sobie, jeżeli będziesz negatywnie myślał, będziesz sobie to negatywne sytuacje, zdarzenia ludzi przyciągał, jeżeli będziesz pozytywnie i ciągle tak robi, nawet w takich właśnie sytuacjach codziennych żył z tym nastawieniem, z taką miłością, z takim uczuciem, emocjami pozytywnymi, to będziesz miał życie pozytywne, jeżeli na odwrót negatywne, to będzie to negatywne. I nawet jak mówią twórcy tam i osoby, zaraz do tego wrócę, mówię o sekrecie, o książce i filmie, bo film i książkę widziałem, też zaraz wam o tym mówił poecę, to te myśli pozytywne mają nawet tysiąc, wielokrotnie większą moc niż te negatywne. Dlatego jeżeli do tej pory w twoim życiu było to negatywne myślenie i nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiałeś, to teraz spójrz za siebie, spójrz na to, co cię otacza, na to, jak żyjesz. I każdy dzień, który zaczynasz, przeanalizuj w ten sposób, zrób sobie taki i okaże się, i to teraz możesz się obrażać na mnie, czy nie, czy tam wierzyć to, czy nie. Po prostu tak jest. I to jest prawo niezmienne i rządzące tym światem. Teraz czy będziesz chciał, że tak powiem, spróbować zmienić to i spróbować i kiedy zaczniesz to pozytywne myślenie i to pozytywne życie w sobie jakoś tam w sobie pielęgnować i tak żyć, to sam na własnej skórze przekonasz się, że właśnie jest tak, a nie inaczej, że to prawo przyciągania działa. Dlatego mówię o sekrecie. Sekret, nie pamiętam teraz, Rhonda Byrne, ja nie pamiętam autorki, przepraszam, może źle wymówiłem, ale to jakoś tak. Każdy tam w księgarni, czy tam w hipermarketach nawet, bestseller, pewnie wszyscy to już czytaliście, jeżeli nie, to zachęcam, to jest podstawą do tego, żeby zmiany w twoim życiu zaszły, żeby zaczął żyć i realizować swoje marzenia i zaczął żyć szczęśliwie, bogato i tak dalej, to musisz tą książkę przeczytać. Teraz wyszła nawet druga książka tej autorki, to znaczy pod tytułem Siła, kolejne rozwinięcie tematu sekretu. Też polecam, od tego można zacząć. Jeżeli nie macie dostępu do tego, napiszcie, ja zresztą umieszczę ten, wyślę wam MP3, taką audiobooka, możecie ode mnie dostać za free, bo sobie to kupiłem, to dlatego to mogę się z tym podzielić, bądź wam pod tym dzisiejszym filmikiem też parę linków wrzucę na YouTubie, jest Bill Proctor, ten Bob Proctor, ten też jeden z ludzi, którzy tam w sekrecie i całe życie tą ideę sekretu propaguje, także tam parę linków takich dotyczących sekretu wam podrzucę i zacznijmy, po pierwsze przeczytajcie tą książkę, bądź zobaczcie film. Mogę wam też podesłać film, bo też mam. Także zachęcam, piszcie do mnie, to będę się z tym dzielił. To po pierwsze, czyli to z tym się zapoznajcie i oczywiście ktoś jak się sekret przeczytał, to polecam tą siłę, następną pozycję tej autorki. Natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć o takiej rzeczy, czyli to pozytywne myślenie i to. Ja będę krok po kroku tak te odcineczki teraz przy okazji tego będę tu malował, a tutaj będę wam opowiadał, bądź też zrobię tylko odcinki takie poświęcone prawu przyciągania i tym zmianom życiowym i wychodzenia i odnajdywania tej świadomości w sobie, tej takiej głębokiej, nieuwarunkowanej, o tym, do czego was będę wam pokazywał metody, jak to w sobie odkrywać, jak z tego ego i z tego bełkoczącego umysłu się uwolnić i wejść w tą właśnie ten bezruch, ten spokój, w tą ciszę, w tę właśnie uwarunkowaną świadomość, tą waszą głębię.
będę wam takie metody podawał w kolejnych minuty. I jak powiedziałem w poprzednich nagraniach, będę zwracajcie uwagę na ten opis i tam będę wrzucał wam linki. Będę wrzucał linki nie tylko takie, no na pewno teraz dotyczące tych zmian, pozytywnego myślenia, fajne nawet mam. No i oczywiście piszcie do mnie, te linki to tam będą się zdejmować. Dotyczące sztuki, malowania, malarstwa, będę wam tam wrzucał, dotyczące umysłu, fajnych takich moich odkryć. Mam bardzo, bardzo fajne, no kupę mam fajnych rzeczy, które mogę się z wami, którymi się mogę z wami podzielić. Natomiast pomału będziemy te ćwiczenia mentalne, ten magnes finansowy robić i tak dalej. Będę wam tłumaczył zasadę tego działa, będziecie sobie mogli sami robić, bądź wam będę wysyłał, jeżeli będziecie chcieli, mailem będę wysyłał wam nagrania moje magnesu finansowego. Działa. Jeszcze jedna dzisiaj rzecz, na koniec teraz jak będę kończył, wam powiem o takim nagraniu, które możecie, albo już teraz wam powiem, bo później wleci z głowy i ja co prawda nawet filmik zrobiłem na ten temat i tam jeden z moich początkowych, w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że już dobiłem do setki już 100 filmów. Na początku chciałem zmieniać formułę, zastanawiałem się, że dobrze, że tak gadam i maluję i tak dalej, mówicie, że okej. Dla tych, którzy nie chcą mnie słuchać i tylko chcą zobaczyć, jak powstał obraz, jak ten obraz będzie skończony, to sobie znajdźcie z tam jakimś ostatnim numerkiem dotyczącym tego obrazka i sobie zobaczcie, jak tam będzie wyglądał w ostatecznym efekcie. Natomiast będę tej formuły się będę trzymał, no jak na razie. Mam nadzieję, myślałem, dzisiaj mi taka myśl przyszła do głowy, żeby zrobić coś w rodzaju takiego live'a. Żeby tak na żywo zrobić takie live'y, takie filmiki, zaprosić was na jakąś tam dzień o godzinę wyznaczoną i tam córy, zachęcam też do oglądania mojego kanału, mojej córki Kajmanowa. Tam wszystkie porady dotyczące mody, urody, tego jak kupować, jak się uczyć. Bardzo, bardzo fajny taki vlog, taki wideoblog. Zachęcam, bardzo fajna osoba, kocham cię córeczko. Zachęcam, oglądajcie Kajmanową. Natomiast od Kaj się dowiem, jak takie, bo ona takie wideoblogi, takie live'y robi, także dowiem się, jak to zrobić i może coś takiego zrobimy. Wtedy będziecie mogli mnie pytać, ja będę wam robił, będziemy mogli zrobić parę ćwiczeń oddechowych, medytację taką króciutką, żebyście wiedzieli, jak to wchodzić, jak się pozbywać tego umysłu hałasującego, jak wejść w ten stan skupienia i ciszy. Podam wam takich parę technik takich zaczerpniętych żywcem z hipnozy, bardzo fajnych. Jak zaczniecie to na sobie używać, jak wejdziecie w to, znaczy używać, no po prostu też powiedziałem, jak po prostu tam dotrzecie, jak poczujecie, to będziecie za tym tęsknić, będziecie chcieli, żeby to trwało, będziecie tam uciekać, znaczy w sensie uciekać, żeby tam żyć w tym każdej najdrobniejszej czynności. Ja wam zobaczycie, każda czynność stanie się cudowna, piękna i będą wam działy się w waszym życiu rzeczy niesamowite i ale trzeba pewnych parę rzeczy zrobić, pomału, sukcesywnie będę krok po kroku wam mówił po kolei, z czego się pozbywać, co robić. Tak na początek to właśnie to pozytywne myślenie, zaraz powiem tak. Instant problem solver. To taka rzecz, taki mój bonus w tym odcinku. Kurczę, może z tym malowaniem to nie będę już... Instant problem solver to jest taki filmik na YouTube. Instant jak kawa. Instant, czyli natychmiastowy. Instant, problem, jak w polskim problem. I solver, przez V. Solver. Czyli natychmiastowy rozwiązywacz problemów. Jest coś takiego, taki krótki, dwuminutowy filmik. Twórcy, ten Mac Ryan i tam Joe Vitale, twórcy tego filmu, Mike Ryan, twórca tego filmu, gwarantuje skuteczność tego i ja też to gwarantuję. Po prostu, jeżeli macie sytuację, rzecz, osobę, czy co tam jeszcze, jakąś tam sytuacja, rzecz, osoba, okoliczność, no coś, co wam uprzykrza życie, coś, nie wiem. Ja próbowałem z różnymi rzeczami robić. Macie osobę, którą w pracy, którą nie tolerujecie, chce jakiś układ międzyludzki. To jest taki prosty filmik. Trzeba sobie usiąść przed monitorem, włączyć ten filmik, pomyśleć sobie o tej rzeczy, czy tam sytuacji, czy osobie.
Aha, i miejsce. Miejsce, osoba, sytuacja bądź rzecz. I to jest zwizualizować sobie. Tam jest, ten filmik jest po angielsku. Jeżeli nie znacie angielskiego, mogę wam przesłać tłumaczenie polskie tego, żeby. Ale tam parę słów takich na pewno kluczowych, które ktoś, kto ze średnią jakąś tam podstawową znajomością angielskiego, to też to po jakimś tam jedno-dwukrotnym przesłuchaniu, zobaczeniu tego filmu, to na pewno to zrozumie. Trzeba sobie to zwizualizować, tą sytuację, nie wiem, na przykład brak kasy, tak? No, nie masz kasy. Wyobrażasz sobie na przykład pusty portfel, czyli tą sytuację taką, która cię tutaj deprymuje, do której nie korzystam, tak? Tą sytuację niekorzystną, czy tą osobę, którą coś chcielibyście na nią wpłynąć i ją zmienić, te relacje między tą osobą, czy z sytuacją właśnie jesteś tam, nie wiem, biedakiem. Masz sobie wyobrazić tą sytuację, tą. Nie, czy ten portfel, na przykład jak ja sobie to robię, portfel, pusty portfel sobie wyobrażam. Widać ten kąt podszewki, jest taki popruty tam, taki sfatygowany, ale pusty i szary i w ogóle. I aż nim wiatr hula i gwizdże. Kiedy sobie to wyobrażasz, ten tam się obraca taki wśród takich linii, spotu, tak, no zobaczycie, fajny taki graficzny, nawet jakiś prawie że popartowski taki obrazek. Wirujący. I tam się taka kula jakaś taka ażurowa, na początku ona jest taka brązowo-pomarańczowa, czy pomarańczowo-czerwona, no taka, ona, no czerwona nazwijmy, powiedzmy tak skrótowo. I ona tam sobie się obraca i jak gdyby na tej kuli skupiacie tę rzecz, którą chcecie zmienić, tak? Ten problem, który chcecie rozwiązać. Na nim sobie zwizualizujecie całą tą jak gdyby rozciągłością tego, ten portfel, tę samą osobę, czy z siebie na przykład takiego biedaka, idziesz pod. Deszcz pada, wieje ci w twarz i w ogóle auta ci ochlapują, w ogóle jest ci zimno, obdarta kurtka, tam przytarte spodnie, pęknięte tam buty, prawie, no taka, wiecie, taki obraz takiej osoby, tak. No i później ta kula znika, ten problem znika i on, uwagę swoją skupiasz na tym otoczeniu, na tych wirujących liniach czarnych i tak dalej. I później ten problem powraca, ale już powraca zmieniony i ona tam, ta kula się przemienia z jednej tej czerwonej, później taką zieloną, niebieską. I sobie wtedy wyobrażasz ten portfel wypchany, albo tą osobę, ty już nie jesteś w tej kurtce tam obszarpanej, podartej, przytartej i nie wienie ci ten wiatr w plecy i w twarz i cię tam wszyscy ochlapują i ten mokry jesteś zmoczony tym deszczem i idziesz taki wyziębiony. Tylko sobie zmieniasz już na taki korzystny, przyjazny, ten już taki, jaki chciałbyś, żeby ten obraz był, tak? Czy to będzie ten pełny portfel, którego nie możesz domknąć, bo on jest tak wypełniony tą kasą. Te banknoty tam upchane tak do granic możliwości, aż się wylewają z tego portfela. I tak dalej. I to sobie robisz, takie dwie minutki i odchodzisz. Możesz sobie robić jak częściej, możesz sobie tam i tak rób sobie, to rób i próbuj. Zobaczcie, jak to działa. Instant Problem Solver. Polecam. Instant Problem Solver, jeszcze linka wam w opisie też wrzucę do tego filmiku. Dobra. A zaczynamy od sekretu i zaczynamy od kolejną nagranie. Przy okazji będę malował i powiem o całym tym schemacie tego sekretu, na czym to polega. I dobra, jest już prawie, to nie wróci się, okej. Okay. Później nie będę o tym mówił. Zacznę następny odcinek od tego. Natomiast, tak jak powiedziałem z tym obrazkiem, podrysowałem tym ciemnym kolorem, znajduję jakieś kształty i teraz wezmę, kiedy już tam to zrobiłem, bo już tam wcześniej trochę też tutaj naniosłem tego, to zacznę. Ograniczę się teraz, wybiorę z tych, czyli tutaj mam czerwień, zieleń i jakąś taką szmaragdową, ciemną czerwień, tutaj jakąś taką cynobrowo, jakąś taką prawie, że pomarańczowy tu gdzieś tam przebija z żółtym prześwitującym i ta taka zieleń, taka soczysta. Muszę, albo się decyduję na tylko na i zrobię, czyli ten, albo ten zieleń zamienię na jakiś inny, chociaż tutaj ograniczę się do trzech jakichś takich dominujących barw i coś na przykład będzie jakieś akcenty żółte albo takie tego rodzaju, takiej soczystej zieleni albo żółci takiej cytrynowej, żeby to taką dominantę, takich gdzieś parę takich uderzeń fajnych, żeby coś ożywić gdzieś tam w tych punktach, żeby tą kompozycję złamać i tej jasności takiego światełka, takich błysków, blików, czegoś dodać do tego złota.
I zobaczcie, w następnym nagraniu, może ten obraz i od razu będę o tych zmianach mówił w życiu, nagram na razie tyle. Zachęcam, oglądajcie mnie. Będzie coraz ciekawiej, będziecie coraz bardziej zadowoleni, bo będą się zdarzały w waszym życiu ciekawe rzeczy. Będę wam pokazywał, jak to robić. Oglądajcie mnie, to byłem ja, Adam Razik. Na razik.